Jeździliśmy zawsze do kościoła, do Iliniec, ponieważ w Ilińcach, w takim małym miasteczku, które należało jeszcze Ongi do Potoczyzny, był bardzo ładny kościół. I z kościoła zajeżdżaliśmy do mojej ciotki, do cioci Dzitkowskiej, która mieszkała w jakimś takim nadzwyczajnym budynku, niskim, płaskim, bardzo obszernym domostwie, pamiętającym na pewno jeszcze XVII wiek. Tam były takie piekarnie i kuchnie w podziemiu, sklepione, bardzo dziwne. No i cały dwór cioci Dzitkowskiej, to było to zaklęte królestwo dla dziecka. Przede wszystkim byłem zawsze wielkim amatorem zwierząt. U cioci zawsze było około 17 psów, 20 kotów, względnie odwrotnie, 20 kotów, 17 psów. Masę, olbrzymiej ilości psów i kotów. Istniała cała taka instytucja do karmienia tych psów i kotów z przedpokoju. To domostwo było bardzo, miało taką osobliwą rzecz, którą w starych domach XVII wieku, jakichś dworach takich widywało się jeszcze. Mianowicie z przedpokoju wchodziło się do takiego pokoiczku, pokoju dosyć dużego, z którego prowadziły wszystkie przewody opałowe do wszystkich pieców w całym domu. To się nazywa przygrubnik. Przygrubnik to znaczy gruba, jak piec to się nazywało, mówiło się czasami gruba. I to się nazywało ten pokój przygrubnik i z tego pokoju paliło się we wszystkich pokojach w całym domu. Otóż w tym przygrubniku to było także królestwo piesków i kotków. Wszystkie porody kocie, wszystkie jakieś choroby psie, wszystko się odbywało w przygrubniku, ale tam dzieciom nie wolno było wchodzić, bo dzieci psom dokuczały albo kotom. Ale ciotka moja była uroczą kobietą kulturalną. W młodości miała prześliczny głos, śpiewała dużo, występowała w teatrach amatorskich. Tam także było dużo nut, które zawsze mnie fascynowały jeszcze w dzieciństwie. Od najmniejszego dzieciństwa zawsze ten, jak Tuwi mówił, zwariowany kawior, te nutki same, prawda, ten papier nutowy z tymi czarnymi punkcikami, szalenie mnie fascynował. Miała zawsze bardzo dużo nut i miała taki zamknięty salon, który był przybytkiem cudów dla dziecka. Do dziś dnia pamiętam takie małe patarawki pod lampę naftowe, które były całe otoczone takimi bukietami kwiatów zrobionych z nasion arbuza, z nasion kawona, z nasion melona, prawda, takie śmieszne kwiatki z żołędzi, z szyszek olszyny i to było takie szalenie fascynujące dla takiego dziecka, jakim wtedy był. Ale ciocia specjalnie, to już pomijając jej dziwactwa z psami i kotami, specjalnie była moją taką opiekunką. Bardzo mnie kochała, zawsze nazywała Mały i lubiłem tam zawsze być, gdyż towarzystwo u cioci Dzitkowskiej spotykało się niesamowite zupełnie. Niesłychanie interesujące. Wszyscy jacyś tacy ludzie troszkę osobliwi, troszkę tacy stuknięci, jak się dzisiaj mówi, prawda? To wszystko się tam zawsze gromadziło u cioci, a nigdy do naszego domu nie przyjeżdżało. To było zupełnie jakieś takie, czy ja wiem, jakieś towarzystwo z Gogola, czy z jakichś naszych staroświeckich powieści z Józefa Korzeniowskiego. Nie bywa. Tam była taka stara panna Julia Wallishauser, prawda, która miała pod 90 lat, chodziła w peruce niebieską wstążką przeciągniętą przez włosy i która śpiewała zawsze piosenki i zawsze oczekiwała możliwości wyjścia za mąż. I na ślubie mojego stryjecznego, ciotecznego brata, syna cioci Dzitkowskiej, wystąpiła w białej sukni z niebieskimi wstążkami i pochodziła podobno z rodziny szwajcarskiej jakiejś, prawda, Wallishauser się nazywała, Wallis, przecież kanton szwajcarski, ale była osiedlona od dawna w Ilińcach i co niedzielę zawsze ją można było u cioci widzieć, oczekującą na kawalera, który by chciał wstąpić z nią w związki małżeńskie. Tak samo u cioci Dzitkowskiej można było spotkać takiego staruszka, który się nazywał Korczak Stecki. Korczak Stecki miał na własność tylko biedkę. Biedka to taki powóz na dwóch kołach, prawda? I białego konia starego i tak jeździł od domu do domu, opowiadając o swoich przeżyciach. W powstaniu
czy był w powstaniu, czy nie był. W każdym razie takie legendy tworzył naokoło siebie i zawsze opowiadał, jak miał złamaną nogę, przy czym pokazywał, gdzie miał złamaną nogę. Tutaj poniżej kolana mówi, raz tu, a raz w kuprze, prawda? Tak. Miał nogę złamaną raz tu, a raz w kuprze. To mnie też fascynował. I zawsze lubiał bardzo, miał taki białą brodę, białe wąsy, bardzo lubiał jeść czereśnie, a czereśnie tam to już na granicy Podola są Ilińce, czereśnie to tam to nie to, co u nas, czereśniowe drzewa takie nieduże, to są wielkie, olbrzymie drzewa, takie jak w lesie, całe okryte tymi czarnymi owocami, które farbują. I on zawsze jadł te czereśnie, miał zawsze wąsy i brodę pofarbowane tymi czarnymi jagodami. Tam były jakieś takie panie z sąsiedztwa, które przychodziły. Zawsze się dużo tam tańczyło, grano na fortepianie, jakieś takie stare walce, turbiony i tak dalej. To się nazywał taki jeden z modnych ówczesnych walców, nazywa się turbion. Ta moja ciocia to była taka jedna moja kraina baśni. A druga kraina baśni dziecinnej to była druga moja ciotka. To znowu do niej to już trzeba było pojechać. Jechało się do kolei, prawda? Zjadało się te w wagonie oczywiście kurczęta, ogórki, wszystkie te niemożliwe rzeczy, jakie się zabierało za dawniej w podróż. No i przyjeżdżało się gdzieś o zmroku do takiego niedużego, to nie była majątek, to była taka dzierżawa. Dzierżawa, gospodarka Białocerkieszczyzna była olbrzymim polacią ziemi, która była podzielona na malutkie takie folwarczki i te folwarczki wypuszczano w dzierżawę. Też moja ciotka tam dzierżawiła ten majątek. No, to była znowu zupełnie inna osoba, zresztą moja chrzestna matka też bardzo mnie kochała, ale była bardzo energiczna, bardzo ostra, bardzo mocna kobieta, mówiąca jeszcze bardzo z litewska po polsku, ponieważ mój ojciec i cała jego rodzina pochodzili z Wilna, tylko ożenił się na Ukrainie. Otóż te wszystkie rzeczy tak mi się przypomniały wtedy, rok temu, w czasie mojej podróży, kiedy widziałem właśnie te pejzaże Białocerkieszczyzny, kiedy ujrzałem Ilińce, widziałem te wały, widziałem te mogiły, widziałem te chaty, drogę do Niani Dańczewskiej, no i ostatecznie ten cmentarz, na którym znalazłem nietknięty, trochę tylko uszkodzony przez ząb czasu grób mojego ojca. Po śmierci ojca z tego Kalnika, w którym się urodziłem, przeniosłem się wraz z moją matką i siostrami do Warszawy i mieszkałem tutaj od 1902 do 1904 roku, przez 2 lata. Tu zacząłem chodzić do szkoły, tutaj zacząłem rozumieć, zacząłem się interesować literaturą. I nawet tutaj napisałem pierwszy mój wiersz, który kiedyś tam czytałem nawet w Związku Literatów, bardzo śmieszny. Warszawa w 1902-1904 istnieje w moich wspomnieniach i zapisała się tam bardzo wyraźnie i bardzo plastycznie, bo można sobie wyobrazić, co to było dla takiego dziecka wychowanego na Ukrainie, w takim zapadłym kątku, przyniesienie się do Warszawy, która oczywiście wtedy jeszcze nie była miastem stołecznym, nie miała takich zapędów. Była także, właściwie mówiąc, taką prowincją, znaczy, czym się można oczywiście zorientować, na przykład czytając kroniki Prusa. Była też miastem takim leżącym poza drogami wielkich wypadków i zdarzeń, ale była tym sercem Polski i serce to biło żywym rytmem właśnie w tych latach, które poprzedzały rewolucję 1905 roku. Tak się zdaje, że dziecko się nie orientuje w takich tego rodzaju sprawach, a jednak wyczuwało się już tę atmosferę przygotowań do 1905 roku. Nawet w szkole tam już taka była atmosfera, z której wynikało to, że się rozumiało później strajki szkolne i przejście do innego szkolnictwa, tworzenie szkół polskich. Szkoła, do której chodziłem wówczas, była położona przy ulicy Świętej Barbary. Największy żal, jaki mam dla
architektów, którzy odbudowują Warszawę, to jest fatalne zepsucie tak miłego zakątku Warszawy, jakim była ulica Świętej Barbary. Ta malutka uliczka, która szła od Poznańskiej do Kościoła Wszystkich Świętych, do Kościoła Piotra i Pawła, była zawsze uroczym zakątkiem. Tam w ostatnim domu po prawej stronie, jak się szło od Poznańskiej dawniej, wtedy się ona nazywała jeszcze Wielka, była szkoła pana Karola Szulca. Szkoła początkowa, w której nas uczono rozmaitych mądrości, jak ortografia polska, jak arytmetyka, no i jak wyliczanie wszystkich carskich tytułów i to całej rodziny, prawda? To była taka umiejętność, którą popisywaliśmy się zawsze, jak przychodził inspektor Rosjanin. I wtedy trzeba było na pamięć powiedzieć polny tytuł, jak to się mówiło po rosyjsku. Dla dzieci to było coś piekielnego, zwłaszcza tytuły cesarzowych obu. Ja imperatorskie wielictwo gospodarnia imperatryca Maria Fiodorowna, a druga była Aleksandra Fiodorowna. I zawsze się to wszystko plątało w dziecinnym umyśle i bardzo było trudno. To najtrudniejsza część nauki. A niektóre rzeczy były dla mnie bardzo łatwe. Mianowicie ogromnie mnie rozśmieszyło to, że nauczyciel ortografii uczył nas odróżniania dźwięku CH i H. Jak się pisze chata, a jak się pisze herbata. Ja wymowię od dzieciństwa te rzeczy odróżniałem i do dziś dnia nie ma to dla mnie żadnej tajemnicy, jak się co pisze, bo ja to słyszę, prawda? Ja mówię inaczej herbata, inaczej chata. Ale to już jest umiejętność zupełnie wymierająca i wszystkie moje dzieci, wnuki muszą się z trudnością uczyć, jak się te rzeczy wymawia. I dlatego dla mnie jest pisownia puchar i puchacz przez CH jest czymś okropnym, dlatego że ja to słyszę, prawda, że to jest puchar i puchacz. Ta szkoła zostawiła we mnie wspomnienia właśnie takie, jak szkoła Żeromskiego trochę. To się pod ławką tam czytało po polsku. Był taki bardzo przyjemny nauczyciel, pan Maciejewski, który nam opowiada rozmaite historie. Pamiętam jakoś, nie wiem dlaczego, a widocznie mi się to tak jakoś wbiło w głowę, że jakoś taki jego wykład o Staszicu akurat. Z drugiej strony, jak przychodził inspektor, to się wyciągało na ławkę rosyjskie podręczniki, no i bębniło się właśnie te tytuły cesarskiej rodziny. Myśmy mieszkali wtedy z moją matką i z dwoma siostrami na Nowogrodzkiej, Nowogrodzka 21, w malutkim podwórku, w takim trzech pokoikach w amfiladzie, ale widocznie mi tam było dobrze, bo bardzo często, jak mi tutaj troszkę obrzydnie moje życie i mam za dużo kłopotów i mam za dużo spraw do załatwiania, to zawsze wzdycham i mówię do mojej żony: Boże drogi, jakbym ja chciał mieszkać na Nowogrodzkich w trzech pokojach w amfiladzie. Bardzo tam było miło, chociaż byliśmy w żałobie. Moja matka bardzo odczuwała to przeniesienie się do Warszawy i to przeniesienie się z dużego domu do tych małych pokoików, do tego małego mieszkanka. I nie lubiła moja matka Warszawy i skorzystała z najbliższej okazji, żeby się z niej wynieść. I ta niechęć do Warszawy, oczywiście ja zawsze w tym wieku myślałam tak jak moja matka i wszystko po niej powtarzałam, mając 8 czy 9 czy 10 lat, napełniła mnie niechęcią moja matka do Warszawy jako do miasta. I to przez długi czas ta niechęć we mnie tkwiła, aż dopiero przerodziła się w entuzjazm i w miłość w ostatnich latach, zupełnie ostatnich latach, prawda, w czasie okupacji, powstania i dalej.